W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu prosty sposób, który może zmniejszyć ryzyko wszystkich chorób sercowo-naczyniowych poprzez poprawę przepływu w Państwa naczyniach krwionośnych. Dlatego bez względu na to, na jaką chorobę chorujesz, czy będzie to na przykład miażdżyca, czy choroba wieńcowa, to po zastosowaniu się do dzisiejszych rad możesz odnieść ogromne korzyści. Przypominam, że dzisiejszy odcinek będzie tworzony na podstawie badań naukowych, do których odnośniki znajdziesz pod tym filmem. A ponieważ jestem lekarzem, a będę mówił o naturalnych substancjach, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Szanowni Państwo, w 2004 roku opublikowano badanie prowadzone w Izraelu, którego czas trwania wynosił aż 3 lata. To rozciągnięcie w czasie pokazuje tylko, jak miarodajne mogą być wyniki takiego badania. Powiedzmy zatem coś więcej na temat tego badania. Chorym, którzy chorowali na zwężenie tętnic szyjnych, przez 3 lata podawano sok z granatów. W podsumowaniu tego badania możemy przeczytać, już po jednym roku regularnego spożywania soku z granatów, grubość błony wewnętrznej tętnicy szyjnej zmniejszyła się o 30%. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym Państwu wytłumaczyć, co to oznacza. Błona wewnętrzna, która buduje ścianę naczyń, jeśli się rozszerza, to światło naczynia się zwęża. Jeśli natomiast wielkość tej błony się zmniejsza, to światło naczynia się rozszerza. Pożądanym efektem było oczywiście zmniejszenie błony i rozszerzenie naczynia krwionośnego. Oczywistym jest, że zwężone naczynia krwionośne łączą się z gorszym doprowadzeniem tlenu do tkanek, a co za tym idzie, możliwymi powikłaniami zdrowotnymi. Grubość błony wewnętrznej i środkowej, która może zmieniać światło naczynia krwionośnego, służy do wykrywania obecności miażdżycy, a w skali czasu może służyć do oceny wycofania się choroby, zatrzymania lub postępu. Pierwsze objawy poprawy choroby i naczyń krwionośnych obserwowane są już dużo wcześniej. Pozwólcie Państwo, że zacytuję te bardzo obrazowe dane. W badaniu możemy przeczytać m.in. grubość wewnętrznej i środkowej błony lewej i prawej tętnicy szyjnej u pacjentów z ciężkim zwężeniem tętnic szyjnych zmniejszyła się po 3, 6, 9 i 12 miesiącach proporcjonalnie o 13, 22, 26 i 35%. W dodatku, w badaniu tym dowiedziono, iż po jednym roku dochodzi do największej korzyści zdrowotnej, a stosowanie soku z granatów przez 3 lata nie dało jeszcze wyższych efektów, natomiast pozwoliło utrzymać status z pierwszego roku. Czyli upraszczając, po pierwszym roku uzyskamy maksymalny możliwy do osiągnięcia efekt prozdrowotny, ale aby go utrzymać, musimy kontynuować w tym przypadku spożywanie owoców granatu. Ale korzyści zdrowotne ze stosowania tego owocu odnoszą się także do samej blaszki miażdżycowej. Okazuje się, iż postęp tworzenia blaszki miażdżycowej jest spowolniony poprzez spowolnienie utleniania się lipidów, które są składową tej blaszki. Zatem podsumowując, zastosowanie owoców granatu może pomóc w większości chorób sercowo-naczyniowych, na przykład w chorobie wieńcowej, ale także i w nadciśnieniu. Bo jak czytamy dalej, skurczowe ciśnienie krwi u tych właśnie pacjentów obniżyło się kolejno o 7, 11, 10, kolejno 10 i 12% odpowiednio po miesiącu, 3, 6, 9 i 12 miesiącach. Ponieważ choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie, musimy sobie zadać proste pytanie. Czy stać nas na to, aby takie informacje utrzymywać w tajemnicy i udawać, że nie ma sposobów na poprawę przebiegu tych chorób? Co takiego zatem posiada w sobie owoc granatu, że wykazuje tak niesamowite właściwości poprawiające funkcję naczyń krwionośnych? Szanowni Państwo, są to głównie polifenole, antocyjany i garbniki. I dlaczego akurat wymieniam te substancje?
Szanowni Państwo, soki z tych owoców czy suplementy są niestety dość drogie i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy mój widz będzie mógł sobie na taką suplementację pozwolić. Natomiast istnieją rośliny o bardzo przybliżonym profilu polifenoli, antocyjanów i garbników, które ponieważ są uprawiane na naszym rodzimym rynku, są dużo tańsze. A jak pokazują badania naukowe, również wykazują podobne działanie. O tych roślinach piszę na swojej prywatnej, darmowej liście mailowej, na którą możesz zapisać się w linku pod tym filmem. Ale o niektórych z nich powstaną także kolejne filmy na mojej playliście dotyczącej naczyń i miażdżycy. Na końcu, jak zwykle, przypominam o swojej książce Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.